Bardzo tęskniliśmy. Ubiegłoroczna edycja Kolosów z powodów pandemicznych musiała odbyć się online. W tym roku spotykamy się znowu w Gdynia Arenie. Już widać tłumy, które tutaj przebywają, ale co ważne, udało nam się połączyć. Tegoroczne Kolosy będą kolosami hybrydowymi. Część relacji będzie można również obejrzeć w internecie, tak więc liczymy na to, że stęsknieni za dalekimi podróżami, za odkrywaniem nowych miejsc, widzowie będą oglądali Kolosy zarówno tutaj w Gdynia Arenie, jak i również przez internet. Co nowego? No, nowego na przykład z rzeczy przykrych, ale od nas niezależnych odeszła w tym roku pani kapitan Krystyna Chojnowska-Bliskiewicz, odszedł Oleg Doba. Oleg Doba będzie naszym patronem, bo Nagroda Wiecznie Młodzi, która jest od kilku lat też przez miasto Gdynia sponsorowana i organizowana. Ta nagroda uzyska w tym roku już przydomek imieniem Aleksandra Doby. Będzie obecna Gabriela Doba, no, będzie też obecna Ania Milewska, która jest patronem Nagrody imienia Andrzeja Zawady, swojego męża. Jak będzie? Mam nadzieję, że będzie bezpiecznie, przyjemnie i zapraszamy. Pierwszy raz na Kolosach w ogóle tutaj i w ogóle jako prelegent, więc jestem bardzo miło zaskoczona odbiorem i faktem, że mogłam tę ważną po-covidową edycję otwierać. Ja chciałam przede wszystkim tę Irlandię tak poczuć bardzo dosadnie, dlatego wybrałam Perpedes, czyli piechotą chciałam przejść tę Irlandię, ponieważ jak byłam wcześniej, jechałam samochodem i stwierdziłam, że w ogóle tej Irlandii nawet nie zauważyłam, ona gdzieś mi miga za oknami, a myślę, że jak idziemy, to naprawdę doświadczamy tego miejsca, w którym jesteśmy, też spotykamy się częściej z ludźmi, jest czas na to, żeby porozmawiać, jest czas na to, żeby się przyjrzeć, bo jak się idzie i na przykład jakiś budynek jest 10 km dalej i widzimy go na tej wielkiej przestrzeni, no to przez te 2 godziny do niego dochodzimy, już można dużo rzeczy się o sobie i o tym budynku dowiedzieć przy okazji.